Siemano ludziska, witam serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 16 Ultimate Team na moim kanale. Przed nami pierwszy mecz w tym odcinku, jesteśmy w lidze siódmej. Nasz bilans punktowy nie jest zbyt zachwycający, a wszystko to przez brak zrozumienia z mojej strony gry FIFA 16. Po prostu jej nie ogarniam, nie ogarniam podań, nie ogarniam strzelania do bramki, bo bramkarze moich rywali bronią wszystko i liczę na to, że tym razem będzie inaczej. Mecz, w którym mierzymy się z Polakiem, prawdopodobnie fanem Legii Warszawa. Jego skład to Liga Hiszpańska. Jest Jackson Martinez, Arda Turan, Rakitic, Ter Stegen, Varane. Ogólnie bardzo dobry skład BBVA. Kto będzie lepszy w tym starciu? Przekonajmy się. I pierwsza sytuacja w tym meczu należy do nas. Trzecia minuta spotkania. Rzut wolny wykonywany przez naszego prawego pomocnika Hana. Uderzenie i słupek. Damn it. Jak nie słupki, to właśnie takie niecelne strzały w 100% sytuacjach. Tym razem zawalił Chicharito, no ale błąd w wyprowadzeniu piłki przez Ter Stegena. Dośrodkowanie Chicharito. I co to jest za bramka? Zmiażdżona moja głowa. Tak, to mogę grać cały czas. Świetny gol naszego napastnika, jakim jest Adrian Ramos. Przewroteczka, która idealnie weszła jak w masełko do bramki niemieckiego golkipera. Oj, nic tylko bić, brawo. Kolejna akcja to 23. minuta meczu. Hernandez, znów to on wyprowadza kontrę naszego zespołu. Przebitka wygrana z obrońcami. Mocny strzał pod okienko i gol na 2-0 w 24. minucie. Takie mecze sprawiają mi jak najbardziej przyjemność, mimo to jednak w dalszym ciągu jeszcze nie rozumiem tej gry i tego, co czasami się w niej dzieje. No ale do tego jeszcze przejdziemy, bo no, różnie będzie się działo w tym odcinku na pewno. Mamy 2-0 i to mnie jak najbardziej cieszy. Kolejna sytuacja to już dla naszego rywala rzut karny, który będzie prawdopodobnie zamieniony na bramkę. No chyba, że genialną interwencją popisze się Benalio, z którego postawy jestem naprawdę zadowolony. A teraz mogę mówić tylko i wyłącznie brawa! Karny obroniony, tak jest! I to jest 2-1 dla nas w dalszym ciągu. Prowadzimy, gdzieś pominięta została przeze mnie bramka zdobyta przez rywala, ale to już się teraz nie liczy, bo znów ciśniemy jeszcze w końcówce pierwszej połowy. Chcieliśmy podwyższyć nasz rezultat, to się nam nie udało, no i niewykorzystana sytuacja się zemściła. 2-2 w doliczonym czasie gry w pierwszej połowie. Rywale wyrównują niczym Szkocja z naszą reprezentacją na 1-1. Cóż, po prostu mam pecha, strasznego pecha w tej grze. Rode z daleka i nad bramką. 49. minuta meczu. Walczymy jak orły o to, by wrócić jeszcze w tym meczu do gry. Świetne podanie do Kosticza, ten nie trafia, ale gdzie jest nasz napastnik Adrian Ramos, tam są i również bramki, piłka go szuka i to mnie jak najbardziej cieszy. Kolejne trafienie kolumbijskiego snajpera, jest 3-2, a więc znów jesteśmy na prowadzeniu. Końcówka z tego spotkania, Chicharito Hernandez wbiega w pole karne, uderza, strzał zablokowany, no i niestety nie ma bramki na 4-2, ale tutaj błąd kolejny Ter Stegena, tym razem Chicharito również się nie popisuje. Rzut wolny, jeszcze końcówka tego meczu, doliczony czas gry i genialną interwencją popisuje się André Ter Stegen. No i rzut rożny, czy on cokolwiek zmieni w tym spotkaniu? Czy tutaj jest szansa na trafienie na 4-2? Dośrodkowanie i uderzenie Hana, niecelne, koniec meczu, wygrywamy 3-2, mogę być zadowolony z tego, że zdobywam 3 punkty, ale nie mogę być zadowolony z tego, że znów nasza skuteczność jest naprawdę fatalna. Zobaczcie sami, 18 strzałów, 8 światło bramki i tylko 3 gole. Kurde, no nie jest to dobrze, 7 punktów, 1 brakuje nam, by pozostać w lidze siódmej. Skład francuskiej ligi przed nami, Mandanda, zobaczymy, czy będzie taką bestią jak FIFA 15. Przydałoby się zgarnąć kolejne 3 punkciki, co dałoby mi już 10 i spokojny zastój w lidze siódmej, oczywiście, gdybyśmy zawalili kolejne mecze, co jest bardzo możliwe, bo FIFA 16 rozwala mi mózg. Podanie do Mama Biran Diufa. Diuf przyjmuje piłkę, jednak ją traci. No ale jest tam jeszcze Herrera i Meksykańczyk uderza w słupek. Cholera, cholera i jeszcze raz cholera. No
Słupki, a jak nie słupki, to bramkarze. No nie mam kuźde żadnego bladego pojęcia, w jaki sposób jeszcze mogę pokonywać tutaj bramkarzy. Tym razem Mama Birambiu wchodzi w pole karne, uderza w poprzeczkę. Okej, luz. Wcale mnie to nie zdziwiło, wcale się nie zdenerwowałem. Kurde. Rzut wolny mojego rywala. I od razu problemy z interwencją miał Rui Patricio. Na szczęście wybronił ten strzał i mamy remis po 45 minutach gry 0-0, więc dzieje się w tym meczu znów. Kurde, no muszę coś wymyślić na to, by zdobywać bramki, bo akcje mam, fajne akcje, ale bramek znikąd. Herrera! No, tak to właśnie wygląda. Środkowy pomocnik musi pokazywać snajperom, w jaki sposób zdobywać bramki. 51 minuta, znów wygrywamy 1-0, jak to miało miejsce w poprzednim spotkaniu. To my pierwsi trafiamy, no i to my mamy przewagę psychologiczną, no ale czy ona utrzyma się do końca? Oby, fatalne wyprowadzenie piłki przez obrońcy. Mama Birambiu z daleka i poprzeczka. Seriously? Kolejne złe wybicie przez golkipera Abubakar, mocny strzał i bez szans Mandanda. Stevie tym razem musiał skapitulować na rzecz Abubakara, którego postawą także nie jestem zbyt z niego zadowolony, bo liczyłem na to, że jest bestią, że będzie robił tutaj więcej dla naszej drużyny, a tym razem tak się nie dzieje. Pinball w wykonaniu FIFA, to naprawdę dzieje się strasznie często w moich meczach, nie wiem dlaczego, ale piłka lata po prostu jak w pinballem, taką gra. Nie, jak nie wiecie, o co chodzi, to sobie wygooglujcie. Pinball powinien każdy znać, szczególnie ci z mojego pokolenia. No dobra, wykorzystujemy błąd w... nie wiem w czym, bo tutaj raczej przypadek zadecydował o tym, że zdobywamy bramkę i zdobywają Abubakar, ten, na którego narzekam, no ale być może po tym meczu on się odblokuje, bo wiem, zdobywa hat-tricka w 79 minucie. Bramka na 0-4 dla gości, czyli drużyna FC Dopalaczy w tym momencie jest pewna zdobycia kolejnych 3 punktów. No ale 3 punkty nam wcale tutaj nie ratują. Abubakar, jak ładnie to wygląda, hat-trick tego pana. I 90 minuta, znów doliczony czas gry i bezsensowny faul Herrery. Ten, który strzelił bramkę dla naszego zespołu, teraz musi opuścić boisko po brutalnym i głupim faulu w naszym polu karnym. Zupełnie niepotrzebny, być może nie byłoby z tego bramki, no ale zobaczmy, czy Rui Patricio będzie tak dobry jak Benaglio, który obronił rzut karny w poprzednim meczu. Mandanda chciał upokorzyć naszego bramkarza i to mu się udało. 1-4, ale to jest tylko i wyłącznie honorowe trafienie mojego rywala, bowiem nic już nie jest nam w stanie odebrać tych 3 punktów, które sobie wywalczyliśmy. I tak się właśnie nie cieszą chłopacy ze zdobytych tych 3 punktów, bowiem dają ono im tylko i wyłącznie utrzymanie w obecnej lidze. Statystyki wyrównane, mamy 10 punktów, 2 mecze do końca, więc no, nijak by się udało awansować do Ligi 6. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeżeli się wam podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco. No i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. A jeśli macie jakieś ciekawe wskazówki co do zmian w moim zespole, zostawcie je poniżej w komentarzu, tak jak i screenshot waszego zespołu. No i możecie również podać swój bilans, bo mój wygląda tragicznie. 13, oby nie były pechowe. Cześć!